sędzia Morawiec. Te ataki są elementem gry politycznej. Sędzia znak zapytania Beata Morawiec. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej. Tak sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Morawiec skomentowała wniosek PK o odebranie jej immunitetu sędziowskiego oraz zamiary postawienia zarzutów. We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o odebranie immunitetu sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beacie Morawiec. Prokuratura chce postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Beata Morawiec zgodziła się na podanie nazwiska, ponieważ, jak podkreśliła, nie jest przestępcą. Komentując sprawę, powiedziała, że takiego steku bzdur nie czytała, i zaznaczyła, że o planach prokuratury dowiedziała się we wtorek późno wieczorem właśnie z donosów medialnych, najpierw z portalu wpolityce.pl. Jak podkreśliła, trudno jest jej merytorycznie ustosunkowywać się do zarzutów, których nie widziała, które jej zdaniem są jakąś totalną paranoją, i wysane z palca. Zaznaczyła też, że w podobnej sytuacji jest wielu innych sędziów w Polsce. Stawia się zarzuty z wnioskami o uchylenie immunitetu sędziom w ogóle nie rozmawiając z nimi, nie przesłuchując ich nawet w charakterze świadka, mówiła i dodała, że na podstawie wyssanych z palca argumentów kieruje się wnioski do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która nie jest sądem. Te ataki są elementem gry politycznej. Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej, powiedziała Morawiec i oceniła, że trzeba było się bardzo postarać, by znaleźć na nią haka wyssanego z palca. Według niej chodzi o to, żeby sprawić, by środowisko było cicho, ponieważ, jak powiedziała, zbliżamy się do kolejnego etapu zmian w wymiarze sprawiedliwości zapowiadanego przez ministerstwo. Sędzia podkreśliła też, że jest jej przykro z powodu zadziwiających donosów medialnych. Informacje PK Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek, że zgodnie z ustaleniami śledczych, Morawiec przyjęła wynagrodzenie za pracę na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, której nie wykonała i nie miała wykonać, a zawarta przez nią umowa miała charakter fikcyjny i służyła ukryciu wyprowadzenia środków Skarbu Państwa. Ujawnienie przestępstwa jest konsekwencją szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, podał dział prasowy PK. Czytamy też m.in., że skład orzekający pod przewodnictwem sędzi wydał korzystny wyrok dla oskarżonego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej żony, Marka B. Według ustaleń prokuratorów wcześniej, przed wydaniem tego wyroku, B. skontaktował się z sędzią i uzyskał od niej zapewnienie, że rozstrzygnięcie sądu będzie dla niego pomyślne. W rezultacie skład sędziowski pod przewodnictwem Beaty M. warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego, a on sam, jak wynika z zeznań świadków, opowiadał, że sędzia jest super kobietą, bo bardzo pomogła mu w załatwieniu jego sprawy. W zamian Marek B. przekazał sędzi telefon komórkowy, podała PK.